Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelski, rozmowy Celińskiego i nasz gość, pan redaktor Andrzej Krajewski. Dobry witam wieczór. Państwa, witam pana redaktora. Bardzo miło nam gościć pana redaktora w naszym wirtualnym studio, ale z Warszawą w tle. To zawsze się, zawsze daje takie poczucie, lepiej się czujesz w Warszawie niż gdybyśmy... Lepiej się czuję w Warszawie, aczkolwiek powiem ci, że te punkciki to może być gdziekolwiek. To nie jest gdziekolwiek, to jest dokładnie Warszawa, Warszawa z drona jednego z naszych kolegów realizatorów. To już ale wolałbyś Rio de Janeiro? Może ze względu na pogodę, tak. Ze względu na pogodę? Tak, ale tylko. A ze względu na władzę? Czy ja wiem? Znaczy o wiele mniej wiem o władzy w Rio de Janeiro. Czyli tam na pewno lepiej by nam się żyło. Ja myślę, że gorzej to już w niewielu miejscach, jeśli to nie jest Penian, prawda, albo Damaszek, no już nie wspomnę o Moskwie, to ja myślę, choć słyszałem, że nawet w Korei Północnej kradną złoto, nie wiem czy słyszałeś. Nie, nie słyszałem. Jest ogłoszony stan wyjątkowy, ponieważ teraz, był kto kradnie? Napad. Władza kradnie. Nie, władza to nie. Władza kradnie to nic wyjątkowego. Wyjątkowy, tak. Ogłoszono stan wyjątkowy, ponieważ był napad na furgonetkę, która przewoziła 20 kg złota. Napad był udany. To złoto rozbójnicy zabrali. No i wprowadzono stan wyjątkowy po to, żeby ich nie wypuścić za granicę Korei. Zastanawiam się, jak u nich wygląda stan wyjątkowy. Właśnie, stan wyjątkowy jest normalny. Właśnie, więc co musi się dziać, kiedy oni ogłaszają... Jak można go jeszcze bardziej egzekwować. Tak. 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 To ciekawe. I granice u nich są szczelne, oni się boją, że ci złodzieje uciekną do Chin z tym łupem, w związku z czym uszczelnili granice. I tu znowu zastanawiam się, jak można uszczelnić granice. A ty wiesz, że ja byłem w takim tunelu pod strefą zdemilitaryzowaną, bo z południowej Korei można przejść, przy czym bardzo ciekawe, południowi Koreańczycy nie mogą, tylko goście zagraniczni. I byłem tam na kongresie, no i zaprowadzili nas i powiem ci, że wrażenie jest niesłychane, bo to jest taki korytarz wykuty w granitowej skale, mniej więcej na, no nie wiem czy ty byś się zmieścił obok mnie, bo taki jesteś potężny, one są chudsze te Koreańczyki i to jest tak na dwóch i takich korytarzy podobno tam jest kilkadziesiąt, oni odkryli południowi kilka z nich, jeden udostępniają. No i to coś mówi właśnie o tamtej władzy. No ale może to jest jakiś pomysł na to złoto, na wyniesienie tego złota. Może którymś korytarzem to złoto pójdzie, bo doszliśmy oczywiście tylko do środka strefy zdemilitaryzowanej, dalej nie wolno, dalej jest no, zasklepione, prawda, żeby nie, ale za 20 kilo złota to może otworzyć. Nie, no można zawsze coś tam, nie, dziurkę zrobić jakąś, nie? Już nie na dwóch, a na jednego Koreańczyka, nie? No dobrze, i przeszliśmy do przewidywania przyszłości. Nie, no to będziemy przewidywać przyszłość, bo ja na pewno cię zapytam, tak jak retorycznie pytałem o to, czy może być bardziej stan wyjątkowy w Korei Północnej, czy mogą być bardziej uszczelnione granice, to pytanie, czy może być jeszcze lepsza telewizja polska, kiedy dostanie 700 milionów więcej w budżecie przyszłorocznym. To wszystko może być jeszcze lepsza? To wszystko zależy od tego, jak rozumiemy słowo lepsza. No, po polsku. No to po polsku to nie może, bo ona może być tylko gorsza.
Nie, moim zdaniem woda już jest tak na dnie, że już gorsza nie będzie. Słuchaj, nieustannie pukają od spodu, uwierz mi, ja to oglądam. No są właśnie na to dowody. No ale oglądasz to i tak pomyśl, jakbyś tak miał im doradzić. No dostają 700 milionów więcej. W co powinien doinwestować? No, bądźmy spokojnie, bądźmy uczciwi. Dostaje tak zwane media publiczne dostają. No tak, największa część z tych 700 milionów, wiadomo gdzie trafi. Nie, no wiadomo, co, wiadomo. Nie, nie, ale to tak, dla porządku, żeby... Może bidule będą musieli się zadowolić 650. Tam są takie algorytmy tego podziału i tak dalej, ale rzeczywiście oni lwią część z tego, oni zeżrą. Tak to będzie wyglądało. Na co? No słuchaj, ja na przykład nie, na ile to oglądasz? No, oglądam niestety. No, przecież na podróże, oczywiście na pieniądze. Fakt, że również na technikę, trzeba powiedzieć, że Kurski, no już w tej chwili nieaktualny Matyszkowicz, ale Kurski bardzo zainwestował w możliwości techniczne telewizji. To jest zupełnie inna telewizja niż taka, którą przyjmował. No dobrze, no także zaoranie Woronicza nie powinno obejmować techniki. To jest zupełnie jasne. Ta technika jest zupełnie lepsza. A na ile ona może być jeszcze lepsza, gorsza, jakkolwiek to rozumiemy, oni ciągle pokazują, że może. To znaczy, ja mam w pamięci taki wspaniały, właśnie koreański kawałek, nawiązując do początku naszej rozmowy. W 2020, na 5 dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, pokazał się taki kawałek właśnie koreański w stylu, muzyczka, pan prezydent Duda, ja kandyduję po to, żeby w Polsce było o wiele lepiej niż było. No i właśnie on się spotyka z ludźmi, tam zwierzają mu się do ucha, jak jest szczęśliwie, dzieci jeszcze dziękują za 500+, no i to właśnie wszystko w takim... Narodzone czy nienarodzone? No w imię nienarodzonych babcie. Tak, mówią. Także to wszystko jest cudownie, 2 minuty. Ja to ostatnio pokazywałem dziennikarzom duńskim, a potem dyplomatom z 20 krajów, ponad 20 krajów Unii, i powiem ci, że wrażenie było piorunujące. Oni mnie naprawdę pytali, czy ja tego sam nie zrobiłem. Czy nie robisz tutaj fejkowych. Ja powiedziałem, proszę bardzo, podaję data, godzina, wszystko to było. To rzeczywiście... Ale pomyśl, oni może pojechali ci dyplomaci do swoich krajów i powiedzieli, słuchajcie, jest... Model telewizji do zrealizowania. Tak. Jest coś takiego. Zróbmy to. Znaczy, oni niedokładnie pojechali, bo to Czesi zorganizowali. To było spotkanie, wiesz, warszawskich zastępców ambasadorów na tym poziomie. I była nas trójka. No, ja pokazałem właśnie to wszystko. Potem Krzysztof Bobiński mówił o emfie. Wiesz, znasz różnicę między emfą a amfą. Tak. Znam. No, więc emfa. Rozróżniajmy, europejski European Media Freedom Act, Europejski Akt o Wolności Mediów. Krzysztof mówił, dlaczego on jest potrzebny, a potem była Agnieszka Romaszewska. Kropka. A o czym mówię? Nie opuszczę ci. Jesteś tu już. No, o czym mówi Agnieszka Romaszewska? Słuchaj, powiedziała, że można mieć zastrzeżenia do telewizji publicznej. Nie. Tak. Ale po cichu to powiedziała, szeptem. No tak. No może nie w pierwszych słowach swego listu. Przemyciła to. Tak. Nie, ale też powiedziała, że przecież za Tuska też było okropnie. No tak, to jest jedyny argument, jakiego oni w tej chwili używają. Dokładnie. Tak? Ale też wygłosiła bardzo ciekawą tezę. Mianowicie teza była taka, że właśnie za tego Tuska media te prawicowe, prawda, w ogóle nie miały pieniędzy, dlatego że niesprawiedliwie rozdzielano pieniądze według kryteriów rynkowych. No i one się nie mogły rozwinąć, dlatego że nie miały tych pieniędzy według kryteriów rynkowych. Więc trzeba im teraz dołożyć i dopiero teraz one się mogą rozwinąć. No niestety, jak się ogląda to, co profesor Kowalski, członek Krajowej Rady wybrany przez Senat, analizuje co roku, jak wyglądają wydatki spółek Skarbu Państwa na media, on bardzo dokładnie pokazuje, że właśnie te media tak zwane prawicowe, no typu Do Rzeczy, prawda, tam bracia Karnosy i tak dalej, tam są dwie linie i one wyglądają mniej więcej tak samo. Tu jest oglądalność lub nakład, a tutaj są reklamy. Czyli ta górna nie ciągnie tej dolnej.
Nie, to po prostu o tak. To ja ci mogę powiedzieć, ja to nawet tutaj w tym studiu kiedyś Państwu mówiłem parę tygodni temu, bo ja jestem stałym czytelnikiem sieci Do Rzeczy, Gazety Polskiej. Aha, rozumiem, że składamy sobie wzajemnie wyrazy współczucia. Tak jest, tak. Prosimy o szturm. Prosimy o szturm modlitewny. Tak. Ponieważ my z Radkiem Grucą robimy tutaj program o Polexicie, w związku z czym są to dla nas źródła podstawowe informacji, ale ja zwróciłem uwagę i mówiłem o tym kilka tygodni temu w naszym programie. W tych gazetach nie masz żadnych innych reklam. Tylko tam spółki są Skarbu tylko Państwa. Spółki Skarbu Państwa, plus Lasy Państwowe, które nie są spółką Skarbu Państwa, plus kampanie społeczne ministerialne, ale nie masz tam jednej reklamy, którą można by było uznać za komercyjną, nie wiem, pasty do butów, podpasek, czego chcesz, tak? W innych mediach masz na okrągło. No bo to są reklamodawcy, którzy kierują się efektywnością wydawania pieniędzy. No a ta efektywność w przypadku tych tytułów jest stosunkowo niska, ponieważ trzeba dużo zapłacić niewielką liczbę czytelników. Ile ja mogę kupić pasty do zębów, nie? Więc po co w Do Rzeczy ta reklama? Ja się też dziwię, że na szczęście nie mamy jednej pasty do zębów, bo tak to w ogóle nie trzeba byłoby reklamować, prawda? Tak. A ponieważ mamy różne pasty, no to trzeba walczyć o rynek, ale niekoniecznie w tym miejscu. Masz rację. I to zresztą widać co tydzień. Ja bardzo dawno nie widziałem tam reklamy firmy prawdziwie komercyjnej. Ale ja tam widziałem reklamy F-35, słuchaj. To też widziałem. Świetne, naprawdę. I to wiesz, otwierasz gazetę i od razu ci jest lepiej. Nie, wiesz, F-35 ja tak się zastanawiałem, czy kupić sobie Porsche, czy F-35. Nie? I ta reklama mnie przekonała, że jeszcze będę zbierał trochę, no bo mi brakuje, wiesz. A to znaczy, że ile pokoleń do tyłu już zbierali? Dużo, ale jeszcze muszę chwilę... Słuchajcie, wydało się. F-35 sobie kupię zamiast nowego auta. Miało być Porsche. Trochę trzeba dołożyć i ta reklama mnie przekonała, bo to jest bardzo zwrotne, jest to ma bardzo dobry promień zwrotu tym podobne. Nie, bo to wiesz, wielu czytelników może podjąć taką decyzję. Więc ta reklama jest uzasadniona, nie wiem tylko dlaczego tej reklamy nie zamieścił koncern produkujący F-35, tylko Ministerstwo Obrony Narodowej, nie wiesz? No może szuka wspólników do kupna. Ale ja nie chcę z nimi na spółkę. Ja chcę mieć swojego takiego, siadam, ty jesteś egoistą, a czytelnicy tego pisma być może będą chcieli wspomóc właśnie zakup F-35. To musimy zrzutkę zrobić ze zrzutki będzie. Tak. Przed II wojną światową, pan tego nie pamięta oczywiście, ale ja zupełnie co innego. Nie, mieliśmy Fundusz Obrony Narodowej, oczywiście. Zrzucaliśmy się złoto, prawda? Oczywiście, ja wszystko pamiętam. Tak. Pamiętam, nie pamiętam osobiście, ale wiem z jakim skutkiem. No tak, zaleszczyki. Tak. Myśmy się zrzucili, a potem to wyjechało. No ale dobrze, wróćmy do dzisiejszych czasów, bo myśmy się spotkali z racji tego, że mamy grudzień, spotkaliśmy się, żeby pogadać, co w tym roku dobrego się stało i powróżyć sobie na rok przyszły. Co w tym roku dobrego w mediach się stało? Powiedz. Nie. Ja bym chciał powiedzieć trochę więcej, nie tylko w mediach. Nie, zupełnie poważnie. Już teraz możemy sobie przestać żartować, dlatego że ja myślę, w ogóle bym namawiał Państwa do takiego podsumowania tego roku, zapisania tego, co w Waszym życiu się zdarzyło, sensownego i ciekawego, bo to był niezwykły rok. Tak się zastanawiałem nad tym. To jest rok na miarę 39? No czekaj, nie strasz ludzi. No ale chwileczkę. Po raz pierwszy za naszego życia, ogromnej większości, mamy wojnę za miedzą tak naprawdę. Może 38. Może 38. Daj nam jeszcze rok. Dobrze, 38. Ale teraz zobacz. I przecież to będzie tak, że ta wojna zmieni obraz świata. Dlatego, że nie można sobie wyobrazić, że Rosja będzie dalej członkiem Rady Bezpieczeństwa. Nie można sobie wyobrazić, że Rosja pozostanie takim państwem, jakim jest. Są już oznaki
tego, że to państwo się rozpadnie albo zostanie rozpadnięte, to jest chyba właściwsze określenie, że ten porządek międzynarodowy ustanowiony właśnie w Organizacji Narodów Zjednoczonych po II wojnie światowej będzie zmieniony, że Rada Bezpieczeństwa będzie wyglądała inaczej i to jest jakby w tym takim wielkim planie. A w tym planie osobistym to ten rok jest też dla niesłychanie ważny, bo będziemy opowiadali naszym wnukom, u mnie to już chyba prawnukom, co myśmy robili w tym roku. A my jako społeczeństwo robiliśmy bardzo dużo. I ilu Ukraińcom pomogliśmy? Jak to wyglądało? Na przykład, słuchaj, czy ty pamiętasz, co robiłeś 24 lutego? Pamiętam. No? Pamiętam, znaczy pamiętam. To był tłusty czwartek, wyobraź sobie. Ja tłustego czwartku wbrew pozorom nie obchodzę jakoś szczególnie, ale pamiętam, co robiłem, bo zapikał mi telefon i właśnie nie pamiętam, która to była godzina. Ale poranna, wczesną poranna, tak. Jakoś szybko zapikał mi telefon, żebym zobaczył, co się dzieje. I zobaczyłem. I to jest właśnie taki dzień, o którym my wszyscy pamiętamy. Wyobraź sobie, że ja piekłem pączki do 2 w nocy, więc telefon mi nie zapikał, a o 9 rano miałem pogrzeb. I oczywiście dowiedziałem się co, no ale poszedłem na ten pogrzeb, bo wypadało. Także naprawdę jakby konsumpcję tego, co się stało, zacząłem od popołudnia, no już byłem przyklejony do telewizora. I zapisałem sobie następnego dnia moje przewidywania, co się będzie działo. Jesteś ciekaw? Ciekaw jestem bardzo. Proszę bardzo. Piątek 25 lutego 2022. Moje przewidywania. Rosjanie chcą zdobyć Kijów i zakończyć wojnę do poniedziałku. Jeśli władze nie uciekną, mam nota nadzieję, choć ryzykują życie, to zacznie się partyzantka, coś na podobieństwo Afganistanu. Będą władze nieuznawane przez świat, będzie coś, czego sobie nie wyobrażamy. To była moja pierwsza refleksja zapisana wtedy. Oczywiście na szczęście jest inaczej. Szczęście, no tak, szczęście, oczywiście, że szczęście, choć kosztem no, ogromnego krwi ludzkiej, zabitych i tak dalej, wiemy to wszystko. Ja po prostu przekonuję, że to jest wyjątkowy rok. To jest rok, który warto zapamiętać w tym planie politycznym, wielkim, światowym, ale i w tym planie osobistym, bo właśnie będą pytania, a co wyście robili 24 lutego, a co wyście zrobili dla tych sąsiadów, dla tych ludzi. To są niesłychanie ważne rzeczy, to będzie określało to, czym będziemy żyli przez następnych, być może nawet kilkadziesiąt lat. Także niezwykły rok 2022, wart zapamiętania. Co masz zapisane? To mam dalej? 28 na przykład. 27, a nie, 26, w następny dzień, w sobotę, no. Bo to był tak, czwartek, piątek, sobota. I bardzo ciekawe, w sobotę mam zapisane, jadę na Klimczaka 1, miasteczko Wilanów, gdzie ciężarówka ukraińska rozładowała warzywa i owoce. Ochotnicy je sprzedają, a zabierają dary dla Ukrainy. Kolejka, entuzjazm, solidarność, wspaniałe. Wydałem 100 i kilka koszul, jeden plet, pajacyk Mateusza, to mojego wnuka, ręczniki. I za 100 warzywa dla sąsiadki, która naraiła mi tę sprawę i zostawiła swoje dary przy moim samochodzie w garażu. Czyli popatrz, 2 dni później, spontaniczna, piękna akcja pomocy jeszcze, wiesz, no, do granicy daleko, Ukraińcy już byli na granicy, ale ludzie się zorganizowali w Warszawie, trochę symbolicznie w miasteczku Wilanów, wiadomo co to za miasteczko, prawda? Leningradzie. Tak, Leningradzie. I kupowali te warzywa, dawali rzeczy, czyli była spontaniczna, natychmiastowa reakcja. No piękna, piękna. Ona zapowiadała to, co się będzie dalej działo. A potem w niedzielę zapisałem już inną prognozę. Nie wiem, czy Ukraina zwycięża, ale wygrali miejsce w Europie i na świecie. To początek końca Rosji imperialnej i Putina, choć jeszcze potrwa. Polska solidarność z Ukrainą budzi nadzieję na krach PiS. Tak to napisałem. Konfederacja idzie w dół, co pogrąża Ziobrę, ale nie musi uratować Morawieckiego. Więc już miałem takie... Tak. Znaczy poniedziałek mnie interesuje. Poniedziałek, czekaj. Nie, już dalej wziąłem poniedziałek. A nie, już wiem, co się zaczęło dziać. Słuchaj,
Ja, może Państwo coś o tym wiecie, ja oglądam wiadomości i robię takie skróty wiadomości. I ja od niedzieli zacząłem robić skróty rosyjskich wieści. Po prostu uznałem, że w tej sytuacji będę oglądał to, co było dostępne i będę pokazywał, jak wygląda propaganda rosyjska. I przez dwa tygodnie z moim szkolnym rosyjskim, ale pani Gellner bardzo dobrze mnie nauczyła rosyjskiego. Tak, umarła niedawno, miała 93 lata, moja nauczycielka rosyjskiego. Wspaniała kobieta. Ona nam nigdy nie powiedziała w tych latach 60., jak ona się nauczyła rosyjskiego. A ona była wywieziona na Sybir i tam się nauczyła. Tam się szybko można było nauczyć. Tak, no więc robiłem te skróty i one miały ogromną popularność, muszę powiedzieć. Rzeczywiście to było oglądane, one miały około 100 tysięcy odsłon, to rzeczywiście było bardzo dobre. No wytrwałem dwa tygodnie przy tym. To jednak jest cięższe. No cięższe, dlatego że wiesz, musiałem nagrywać, decydować co, a potem wpisywać tłumaczenie. Bez sensu było. Ja się będę upierał, żeby przypomnieć, co było 28. Proszę Państwa, 28 lutego ukazał się słynny wywiad braci kremlowskich z ambasadorem Andrijewem. Czytelnik. Każdy ma swoje doświadczenia. Ale wiesz, ja patrzę też z tej perspektywy politycznej. Znaczy, mówisz, że oni mogli to, nawet jeżeli zrobili to wcześniej, to mieli czas, żeby to wycofać. Słuchaj, oczywiście, że mieli czas, żeby to wycofać. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to było skonsultowane z tym, kim trzeba. Co więcej, to było zrobione jakby z perspektywą, że to będzie puszczone po. Ponieważ jest to dla mnie koronny dowód na to, że ta ekipa Morawiecki-Kaczyńskiego tak naprawdę, bo tam reszta to są totumfatcy, że ekipa Kaczyńskiego przygotowywała się na scenariusz taki. Dwie doby, Kijowa nie ma, w Kijowie jest jakiś Janukowycz, Janukowyczo podobny, coś tam, jakiś rząd kolaboracyjny. Zaczyna się rozmowa, trzeba to jakoś ułożyć, unormować. I jak pod tym kątem przeczytasz ten wywiad, ja go czytałem kilkukrotnie, to widzisz, że to był element uspokajania sytuacji, gdzie ten Andrijew, bracia Karnowscy słyną ze swojej dociekliwości, takiej nieustępliwości, dojeżdżania, slangiem. Jak Cholecka Kaczyńskiego. Więc oni tego ambasadora dokładnie tak dojeżdżali, jak Cholecka Kaczyńskiego. To było to forum, gdzie on miał na miękko wytłumaczyć punkt widzenia Rosji. On zresztą był też dosyć grzeczny w tym wywiadzie, jak na rosyjską propagandę. Mało zaczepek, mało jakichś takich, świat już tak złożony jest. To był tego typu wywiad, ale gdzieś w tym momencie między 28 i 29 lutego ta władza zorientowała się, że wajchę trzeba przełożyć, że po pierwsze tak nie pójdzie, przegra ze swoimi wyborcami, bo ja wtedy już byłem po pierwszej jeździe na granicę i widziałem, jak to wygląda na przejściach granicznych. Tam jeszcze, wiesz, pięknoduchy z Wilanowa nie mogły dojechać, tam akcje humanitarne i tak dalej. To dopiero nabierało tempa. A tam było koło gospody, ludzie, OSP, ludzie z pobliskiej wsi. Ja byłem w marcu i też to widziałem, bardzo zwykłych ludzi. Czyli statystycznie rzecz biorąc, wyborca PiSu stanął na tej granicy z pierogami, herbatą, własnym samochodem, żukiem, żeby podjechać. A teraz powiedz mi, dlaczego twoim zdaniem tak się stało? Dlatego, że my jesteśmy lepsi niż ta władza. Znaczy, generalnie nawet jak mówimy o tych plemionach, nie? Oba te plemiona są lepsze niż ta władza. Tam nie było miejsca na kalkulacje. Wiesz, ale tylko pamiętam, przecież wszyscy wiemy o tej kolosalnej różnicy między granicą ukraińską
i granicą z Białorusią i tym wszystkim, co się tam działo. Wiesz co, ten konflikt rosyjsko-ukraiński był dla nas łatwy do zrozumienia. Nie, bo jest wojna, prawda? Nie. Wiesz, wojny są gdzieś to, ale pamiętaj, że ta wojna w Syrii jest daleko. Tak, absolutnie tak. Egzotyczna, tak? To jest wojna, o której wiedzą ci, którzy nie tyle oglądają jakiekolwiek wiadomości, ile publicystykę, bo w wiadomościach to też nie, za to bardzo też nie zobaczysz. Ale natomiast to jest coś łatwego do zrozumienia dla każdego z nas, wobec czego bardzo łatwo zająć stanowisko. Ale ja myślę, że jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Zgadzam się z tym. Otóż to, że no oczywiście Ukraińcy są kulturowo nam bliżsi, językowo również, ale również to, że Ukraińcy pracują u nas w dużej liczbie, czyli było bardzo dużo bezpośrednich kontaktów. No, wiesz, no bardzo łatwo jest sprzątająca, nie lubić kogoś, kogo nie budowlanie, znasz, tak? Prawda? No, dawno wiemy. Tak, tak. To są normalni, bliscy ludzie. Milion Ukraińców żyło z nami, ponad pracowało, milion. Pracowało. I były te normalnie indywidualne kontakty. Wiesz, mnie się to nasuwało trochę, jak w epoce Gierka otworzyły się granice, $100 można było dostać i Polacy masowo wyjeżdżali na zachód. I jakby elementem rewolucji Solidarności było również to, że propaganda Szczepańskiego w telewizji nie działała zupełnie. Dlatego, że ludzie wiedzieli, jak jest, bo albo byli, albo szwagier im napisał, bo jest. Albo na imieninach opowiedział ktoś, kto był. Tak, oczywiście. I tutaj podobnie. Myśmy nie potrzebowali żadnego przekazu z telewizora. Myśmy wiedzieli, co to są za ludzie. Pani Lusia, która sprząta, mówiła, że właśnie, bo jej córka jest gdzieś tam, prawda, i będzie przyjeżdżała. W związku z tym, no, to było spontaniczne i ta reakcja, politycy kombinowali w którą stronę, a ludzie po prostu postąpili tak, jak im serce. Bo to też, żebyśmy nie sprowadzili, pamiętaj, że od 20 paru lat polskie uczelnie są pełne studentów z Ukrainy. To jest mnóstwo bezpośrednich kontaktów. Ci Ukraińcy są w Polsce, ci, którzy byli, są bardzo dobrze zorganizowani. Zresztą ja mam bardzo wiele... No dobrze, adwokatus diaboli. Cała kultura kebaba nie przekonała nas do innych uchodźców? No nie, ale wiesz, no, ja pochodzę z miasta, w którym jest taki lokal, który ma wielką reklamę, że tam możesz kupić prawdziwie polski kebab. I ja myślę, że w Polsce, poważnie, na ulicy Chopina w Lublinie, to jest memiczne, bo to chodziło, ja nie wierzyłem w tego mema, ale jak byłem w Lublinie, to sprawdziłem. Tak, jest. Możesz kupić prawdziwie polskiego kebaba, w związku z czym kultura kebaba jest polskiego kebaba. Wiesz co, nie wiem, bo ja nie jem mięsa, więc ja nie sprawdziłem, czym on się różni. Wygląda tak samo. Wygląda tak samo, więc wiesz, nie wiem, polskość zapewne polega na tym, że on jest w centrum prawdziwej Polski. Tak, bo robią oczywiście ci, którzy robią, no bo oni potrafią. 200 metrów od kulu to musi być polski kebab. Powiedziałbym nawet katolicki kebab. Że... Nie, ale wiesz co, zupełnie inne jest podejście. Poza tym pamiętaj, że na to, co mnie osobiście szalenie boli, co się dzieje na granicy białoruskiej, nakłada się ta wieloletnia kampania nienawiści, prawda, wobec islamistów, muzułmanów i w ogóle, przepraszam, ciapatych, bo tak to oni mówią. Więc tutaj ludzie w Polsce, duża część ludzi jest po prostu sformatowanych tym myśleniem. Na oczy widzieli bądź nie, ale się boją. Tak? No dobrze. Pamiętasz 2015 rok, no przecież oni mieli przyjść, zjeść, zgwałcić nas i różne rzeczy z nami robić. Ale wiesz co? Z kolei moim najlepszym wspomnieniem z 2021 roku jest to, że udało mi się iluś tych ciapatych przewieźć, pomóc. Do dzisiaj jeden z nich jest w Niemczech. Uh-huh. Wymieniamy informacje. Ja myślę, że to było też o wiele węższe, ale też niesłychanie ważne doświadczenie. Przynajmniej część z nas przez nie przeszło. I ja myślę, że to powinniśmy doświadczenie 22 roku jednak jakoś odnosić do doświadczenia 21 i nie zapominać, że zachowywaliśmy się jako masa jednak inaczej. Znaczy, zmiana poszła w bardzo dobrą stronę, ale nie zapominajmy tego, co było. Nie oczyszcza, tak? To nas nie oczyszcza. Zresztą ta granica białoruska istnieje nadal. No nie wiem, czy widziałeś, tam
miesiąc, półtora miesiąca temu chodził taki rys, filmik, tak wisi, jak ten chłopak zawis tam na tym drucie żyletkowym, tak. a nagrywał to prawdopodobnie tam, czy terytorial, straży, czy pogranicznik. Tak, śmieli z niej. Ciesząc się. Nie, z, więc to są rzeczy absolutnie wstydliwe i to są rzeczy obrzydliwe. To są rzeczy jednoznacznie obrzydliwe, świadczące o nas źle. Znaczy, dlaczego to ona źle świadczy? Bo to jest taki problem, powraca. Bo to, myśmy wszyscy nie stali na tej granicy, stał tam konkretny Kowalski czy Malinowski, ale my to akceptujemy. O to chodzi. W masie swojej akceptujemy. Tak, o to chodzi, dokładnie, że on nie, w żaden sposób nie został, znaczy potępiony przez niektórych tak, ale nie został za to ukarany, nie usłyszeliśmy, że to jest nieludzkie, że nie wolno, niczego takiego nie było. I to już jest, a myśmy nie potrafili wywrzeć wystarczającej presji na tę władzę, bo jaka ona jest, wiemy, żeby ona jednak zmieniła, żeby jednak to zrobiła. No tak, płot został zbudowany i płot to jakby jedna rzecz, ale sposób traktowania uchodźców od początku, czy był płot, czy nie był, czy nie było płotu, trzymanie ich. No teraz kolejna zima się zaczęła. No tak. Kolejna zima się zaczęła, będą kolejne tragedie. Wiemy, tak. I wiemy, te tragedie są, tak, tak. A byłem na rosyjskiej granicy. Byłem na rosyjskiej granicy, gdzie układają ten drut. I powiem ci, że najciekawszym doświadczeniem była rozmowa z panią rzecznik prasową tego oddziału Straży Granicznej. I ona powiedziała, że od początku roku było kilkanaście przypadków przekroczenia granicy, natomiast w październiku i w listopadzie ani jednego. To jest czysta propaganda. To, co tam się dzieje. Nawiasem mówiąc, czy wiesz, dlaczego tam wojsko rozkłada te druty, a nie Straż Graniczna? Nie wiem. No, polityczne. Dlaczego? No, zdaje się, że generalnie to jest niewielka różnica. Nie. Straż nie ma środków do tego, nie jest przygotowana. A oni z tego robią jakąś, wiesz, nie wiadomo dlaczego. No bardzo proste, wojska inżynieryjne są przygotowane. Mają koparkę, no i tak dalej. No, no więc... No to może dzięki temu unikniemy tych takich obrazków, jakie obiegły przy początku budowy płotu na granicy białoruskiej, gdzie tam stało dwóch takich smutnych, jeden trzymał, a drugi próbował młotkiem trafić w kijek. No tak, no tak, bo ci po prostu robią to, na czym się znają. Ale wiesz, jest inną rzeczą, że w 2021 roku, jak już ruszyłeś temat granicy, tej z obwodem królewieckim, no to z kolei tam dosyć bezkarnie chodziły patrole głębokiego zwiadu rosyjskiego. Prawdopodobnie było to rozpoznanie przed operacją uchodźczą z Białorusi. Oni sobie chodzili jak po swoim. I o tym już w wiadomościach nie mówię, że nie usłyszysz, ale generalnie. Tak, wiesz, tak. Więc tutaj z tą ochroną granic jest to. Nie, tylko wiesz, najciekawsze powiedziałem, że. Ale jeszcze była druga ciekawa informacja. Otóż od przyszłego roku było zaplanowane, będzie bardzo dokładny system elektronicznej kontroli granicy wdrażane. To było planowane i od 2023 roku miało to się zacząć, bo w tej chwili na tym 200-kilometrowym odcinku granicy od Bałtyku do Trójstyku, czyli tam, gdzie z Litwą się styka, jest rozstawionych 6 wież, z których oni bardzo dokładnie monitorują, ale no, zanim za telefon, prawda, zanim tam dojadą, jeśli ktoś przekracza, no to trochę trwa. To będzie znacznie bardziej dokładne, lepsze, czyli znowu te druty, rozumiesz, rozciąganie tych drutów, jak za parę miesięcy będzie coś o wiele bardziej skutecznego. Myśmy sami poszli w te druty, a przecież problem jest gdzie indziej. Problem jest w tym, że nasza Straż Graniczna nie przyjmuje wniosków, w związku z czym ci uchodźcy, którzy w normalnym państwie podeszliby do pogranicznika, przedstawili się na i powiedzieli, i powiedzieli, proszę o ochronę międzynarodową, tak, a on by nie powiedział, nie będę tak. Więc ponieważ oni tego nie mogą robić, no to zaczynają próby przechodzenia przez zieloną granicę i te próby wbrew pozorom nadal bywają udane i ci ludzie odnajdują się, ujawniają się w Niemczech, o czym Straż Graniczna półgębkiem czasami przyznaje, czasami że, mówi, że tak jest, więc nawet ten drut nie pomaga.
I ten płot. I ten płot, tak. To można sobie budować. No dobrze, ale zostawmy tych uchodźców. Mieliśmy, bo zaczynamy w tej chwili rozstrzygać losy świata. Ale chciałeś o mediach. To no. Ja jeszcze ci o mediach opowiem. Mianowicie właśnie w tej Gołdapi, no, zanocowałem w hotelu i było 6 programów telewizyjnych dostępnych. No to wybór, no. No tak, TVP1, TVP2, TVP3, TVP Kultura, TVP Historia i TVP już, nie wiem, Kobieta czy coś jeszcze. Koniec. Wszystko. No ale po co ci więcej? No i słusznie. A kołchoźnik po co? Był komu idealnym rozpoczynę? Rozwiązaniem. Ja, przepraszam, miałem... Kto nie wie, co to kołchoźnik, to taki na słupie zawieszony w latach 50. odbiornik radiowy i cała wieś słuchała. Leciało tak, to radio, tak, które trzeba, tak, i po co więcej. Tak. Zresztą wiesz, no, ty to chyba, bo ponieważ jesteś ciut starszy, to jeszcze gorzej, no, ale ja to uważałem, że ten drugi program Telewizji Polskiej, który się włączał tam dosyć późno, bo około 16, to jest rewelacja, tak, w ogóle, że mam dwa. No a ty masz 6 i marudzisz. Ale wiesz, ja parę lat w Stanach mieszkałem i to mnie zepsuło. I to cię zepsuło, tak. To mnie zepsuło. No, nie ma nic gorszego jak wyjazd z Polski na dłuższy czas. To po prostu człowiek później wraca zepsuty i nie wiadomo, co z nim zrobić. Zupełnie. Na Sri Lance mieszkałem prawie rok. Koszmar. A tam to już mnie popsuli dokumentnie, szczególnie jeśli chodzi o pogodę. No tak, tak. Spójrz przez okno. Nie. Zupełnie dzień. Tak. Dobrze, Andrzej, ale powiedziałeś o rzeczy bardzo dobrej z tego mijającego roku, czyli o tym naszym odruchu uchodźczym. Na marginesie, jak już żeśmy zeszli na te tematy, wiesz co, jak rząd przygotowuje się na potencjalną nową falę uchodźczą z Ukrainy? No, zdaje się, że są plany, żeby ich gdzieś tam umieszczać, brać pieniądze, tak, obozy robić. Tak. Mają być tworzone obozy dla uchodźców płatne. Znaczy nie płatne przez władzę, tylko przez uchodźców. Przez władzę, żeby już być uczciwym. Mają pokrywać 60% kosztów. Aha. Więc nie to, że wszystko. Znaczy ja to jest pewne nowum w naszej sferze cywilizacyjnej. Ale zauważ, że ta władza generalnie, ona nie rozwiązuje problemów punktowo, indywidualnie, ona rozwiązuje problemy en masse. Jak za gaz mamy płacić mniej, to wszyscy mamy płacić mniej, choć niektórych może byłoby stać. Jak 500, to wszyscy. Jak 500, to wszyscy, chociaż Gudowa ty nie żyje, no ale ktokolwiek inny, prawda, z tych wspaniałych ludzi, spokojnie by bez tego przeżyli. Ja ci powiem, przyznam się do strasznej rzeczy. Dopóki Nowy Ład nie zlikwidował mi firmy, czyli w 2020 roku, jak się zaczęła epidemia, to ja dostałem 5000 zł dofinansowania do firmy, która prawie nie chodziła. Naprawdę nie były mi potrzebne te pieniądze. No oczywiście, że je wziąłem. Dają to brać, biją, no, to uciekać. No tak, ale znowu, no to powinno, i teraz oni wypominają różnym firmom właśnie, że dostali i tak dalej. No dostali, bo dawali, wpychali. No, ja nic nie musiałem robić, wiesz, dostałem to. No, bo to jest sposób myślenia tej władzy. Pawsiem, towarzysz, pawsiem. No dobrze, ale wiesz co, bo z jednej strony ta władza, ja cały czas twierdzę, że pod naciskiem opinii publicznej twierdzi, że jest bardzo proukraińska. Ja nie wierzę w ich proukraińskość, bo znam ich trochę, także ich historię poszczególnych tutaj. Ofiarowanie patriotów Ukraińcom jest szczytem hipokryzji, no i w ogóle szaleństwa. Wiesz, pamiętasz, jak miały być przekazywane migi, trzeba było zrobić taki szpagat, jak to przekazać, żeby nie przekazywać. I one miały polecieć do Niemiec, i z Niemiec miały polecieć dopiero na Ukrainę. To było kombinowanie. Tak. Z patriotami mamy powtórkę z rozrywki, ale powiem ci, że mnie straszliwie ten projekt opłat za miejsca i wyżywienie w obozach dla uchodźców zirytował, to powiem najgrzeczniej jak umiem, bo nie wolno używać brzydkich słów na YouTubie. Bo zobacz, jaki to jest sposób myślenia. Znaczy, jeśli można mówić o myśleniu, choć myślę, że tam jest jakaś myśl. Zobacz, w kogo uderzasz.
Bo obserwowałeś na pewno też te fale migracyjne. No, i oczywiście, że na dworcu centralnym, no, z czego jestem dumny. No. Oczywiście, że najpierw najlepiej i najszybciej organizowali się ludzie zasobni. Ukraińcy zasobni, tak, bo na Ukrainie, tak jak w Polsce, są biedni, bogaci, no, bardziej zaradni, mniej zaradni, tak, tego. Tak. Więc ci bogaci na pewno nie dotykali tego systemu obozów uchodźców i tym podobne. Ci, którzy mieli tu rodzinę, pracujących krewnych, wiadomo, co tak, się działo. Ja widziałem, jak to wygląda, bo jechały dobre samochody wypakowane po sufit i przyjeżdżały matki z dwójką dzieci z jednym plecakiem. To są moim zdaniem zupełnie różne kategorie. Kompletnie różne kategorie uchodźców. Tak. No i ci tym samochodem gdzieś się zatrzymywali, jechali do Niemiec, do Czech, no różne tam, rozmawiałem z tymi ludźmi, więc różne tam pomysły mieli, ale ci z wypakowanymi samochodami najczęściej mieli jakiś pomysł na siebie. Tak. Znaczy oni wiedzieli, że jadą dokąd. Tak. Natomiast ci z jednym plecakiem nie mieli zielonego pojęcia, dokąd jadą. Notabene wszystkich ich kierowano do Warszawy wtedy, co było jakimś absurdem. I ale teraz część z nich do dzisiaj jest w centrum Ptak pod Warszawą. No i jeśli chcemy mówić o obozach, to wiesz, że bardzo trudno tam się dostać. Widziałem jeden reportaż w Gazecie Wyborczej, bardzo. Ja próbowałem Szweda ze szwedzkiego radia publicznego tam wetknąć, w ogóle mowy nie ma, wiesz, a to będzie tak wyglądało. Te obozy będą tak wyglądały, czyli, prawdopodobnie. Czyli... Komu fundujesz te opłaty? Fundujesz najbiedniejszym. Tak. Tym, których naprawdę nie stać na to. Którym najtrudniej jest znaleźć pracę. Którym najtrudniej jest... No bo jak matka ma dwoje dzieci, no to kiedy ona ma pracować? Zostawi w tym obozie trzylatka i pójdzie do pracy. Więc i co to oznacza? To oznacza, że ona będzie zadłużona. Z czego ona to spłaci? No, to jest jakiś kompletny absurd. I będą ją wyrzucać na deszcz, na śnieg? Wiesz, to jest, zakładając, że to będzie, bo takie szacunki są, zakładając, że to będzie jakieś tam okolice 60-70 zł za dobę, bo takie są szacunki, przepraszam cię bardzo, po miesiącu to jest 2000 zł. 2000 zł. To są ogromne pieniądze, oczywiście. Wiesz, kiedy ona, tak, ci ludzie najczęściej, przyjeżdża, widać było ludzi, ja widziałem w tej masie, rozmawiałem, ludzi, którzy naprawdę jechali z jednym plecakiem. Tak, jechali z domu, który się rozwalił, albo jechali z miejsca, z którego trzeba było się szybko ewakuować. Pomagałem takim ludziom na dworcu centralnym, jak tam dyżurowałem, rozumiesz, też spotykałem dokładnie takie rodziny, to był marzec. Więc wiesz, to jest dla mnie jakieś horrendum i ja widzę ciąg dalszy, bo ja nie wierzę w to, że tak zwana frakcja antybanderowska w PiSie umarła, bo niby dlaczego, ma się dobrze, więc widzę ciąg dalszy, kiedy oni będą mówić, o jest tu 10 tysięcy zadłużonych, o jest tu 30 tysięcy zadłużonych, bo to nie trudno sobie nie ten trudno, proces wyobrazić, tak? W którymś momencie to będą duże liczby i duże kwoty, tak? Saldo zbiorcze będzie na duże kwoty, bo 10 tysięcy razy 2 tysiące miesięcznie, to już się zaczną robić kwoty znaczące. Więc to jest przerażające, ale pytam o to, chcę jakoś jednak przejść do prognoz na przyszły rok. Pytanie do Radia RMN. Co jest najtrudniej przewidzieć? Przeszłość. No tak. Więc to jest łatwe pytanie. No to tak. Przechodzimy do łatwej części tej rozmowy, prognoza na przyszły rok. Jak myślisz, co nam miłego, niemiłego się stanie? Słuchaj, powiem tak. Wojna w Ukrainie, mam nadzieję, że się skończy, ale na pewno będzie ważnym elementem, w zasadzie decydującym elementem, który określi wydarzenia przyszłego roku. Odwołam się do tego, co powiedziałem wcześniej. W związku z tym będzie proces rozpadu Rosji, na ile on na pewno nie będzie kompletny w przyszłym roku, ale zapewne się zacznie. Oczywiście niesłychanie ważne będzie to, czy Putin będzie żył, czy nie.
mówiąc wprost. W jaki sposób to się stanie? Przyczyny naturalne, przyczyny, czy ktoś pomoże przyczynom naturalnym? Bardzo trudno przewidzieć. On wszystko robi, żeby nie. To oczywiste. No i w związku z tym porządek międzynarodowy, organizacje międzynarodowe. Wiesz, jak zaglądałem do tych moich notatek, to przypomniałem sobie przemówienie Bidena w Warszawie. Troszkę tak, znaczy władza bardzo niechętnie to przypomina, a to było przemówienie, które właśnie rysowało przyszłość. No niekoniecznie w 2023, ale czyli walka demokracji z systemami, które demokracje, no, które są zaprzeczeniem demokracji, które próbują obejść demokrację. Jeszcze w takiej dalszej troszkę perspektywie, nie tylko 23 roku, jest niesłychanie ważne, jak Polska, przewodzona przez tych czy innych wybory, prawda, i co się stanie po wyborach, będzie właśnie, nazwijmy, układała się z Ukrainą. Ja absolutnie nie mówię o żadnych formach federacji, konfederacji, nie, spokojnie, ale Polska i Ukraina w Unii Europejskiej to może być bardzo poważna siła. No i teraz jest, ale jednocześnie i bardzo poważne zagrożenie dla interesów Polski. No wyobraźmy sobie, że na niezmienionych zasadach rolnictwo ukraińskie dostaje pomoc, tak jak teraz rolnictwo w krajach Unii. Zostajemy płatnikiem netto. No wiesz, w ogóle zupełna rewolucja. No, ale to jest perspektywa za lat. Naście. Ale o tym trzeba myśleć. Trzeba myśleć, trzeba natomiast akurat dzisiaj mamy trend taki, że Ukraina idzie do Unii Europejskiej, a Polska z niej wychodzi. Więc być może tu samo wyjdzie na zero, zajmą nasze miejsce. Być może wybory będą i po tych wyborach przestaniemy wychodzić z Unii Europejskiej i z NATO. Ty wątpisz, że będą wybory? Jak to? Przy tak demokratycznej... Prezes Kaczyński powiedział, że to jest najbardziej demokratyczna władza, jaka się Polsce przytrafiła po 89 roku i że tylko no opozycja jest niedemokratyczna. To po co ją zmieniać? No ale nie, no jak jest demokratyczna, to zrobią uczciwe wybory. Uczciwe? No tak prezes mówił. Oni nawet taki mają, te bataliony ochotnicze będą mieli pilnowania wyborów, żeby one były uczciwe. Tak. Patrz, dotychczas wystarczyły komisje wyborcze, a teraz bataliony. A nie przypomina ci się inspekcja robotniczo-chłopska? Przypomina mi się. No właśnie. Ale to co, myślisz, że, no wiesz, no bo żeby nie było wyborów, no to musiałby prezes sięgnąć po jakiś stan wyjątkowy albo wojenny. A czemu nie? Wojna obok? Ale obok, nie? To wiesz, to jednak nadal jest to tak, że jak jest wojna obok, to nie tutaj. No, bardzo łatwo jest załatwić, żeby wojna zaczęła być tutaj. Coś wybuchnie, coś spadnie, Andrzeju, coś nie wystrzeli. Andrzeju, już tak finiszując, jak już przy wojnie jesteśmy. Ty jedną wojnę w Polsce przeżyłeś. No, stan wojenny, dokładnie. I nawet napisałeś o tym książkę. Nawet napisałem i to w 80-tych latach napisałem. 80-tych latach. Proszę Państwa, Kraj w stanie to jest książka Andrzeja Krajewskiego, która w tej chwili ma swoje trzecie wydanie. To jest książka człowieka, który pomagał zagranicznym korespondentom zrozumieć, co się w Polsce dzieje. W Polsce stanu wojennego, tego formalnego i tuż po formalnym stanie wojennym, czyli do 86. Do połowy. Akurat wtedy była amnestia, wychodzili, taka cezura. Do 86. A ja wyjechałem do Stanów. I ta książka, proszę Państwa, będzie miała to trzecie wydanie książki uzupełnione, bo to nie jest ta sama książka, która wyszła w latach 80. Dopisane, zilustrowane. Tak, z, między innymi ze zdjęciami Chrisa Nidentala. Wspaniałymi zdjęciami Chrisa Nidentala. Ta książka ma swoją premierę 13 grudnia o godzinie 18.30 w kawiarni Radio Telewizja na Andersa 29. To zapraszamy Państwa. Zapraszam, będę przepytywany. Będzie przepytywany Andrzej. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo było mi miło. I oby tylko dobre przepowiednie nam się sprawdzały w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy Państwu.
Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro. To działania trwające od lat. Obnażymy twórców i apologetów polexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19:00 w Resecie Obywatelskim.